relacje jest firma Kupczyk, producent i dystrybutor kompresorów oraz elektronarzędzi. Krakowa z hali Kupczyka, witamy Państwa bardzo pięknie. Mecz, który na pewno wzbudza ogromne zainteresowanie obu drużyn i kibiców obu drużyn już od pewnego czasu. Kupczyk Kraków podejmuje drużynę śródśląską, drużynę PA Nowa Gliwice. Stawka dla jednych i dla drugich jakże odmienna, ale stawka bardzo mocna. Kupczyk walczy o utrzymanie w lidze. Nowa będzie walczyła jak najwyższą pozycję, aby znaleźć się na medalowym miejscu i mieć szansę na to, aby zdobyć medal Mistrzostw Polski. Cichym faworytem na pewno są Gliwiczanie, ale Kupczyk pokazuje ostatnio, że zwłaszcza we własnej hali potrafi być bardzo, bardzo groźny. Składy, no trenerzy nic nie mogli tutaj innego wymyślić niż do tej pory. Składy są takie, w jakich grały te zespoły za sobą. Jakiś tam czas temu trener z Gliwic mówi tak, że on tak ważne spotkanie nie będzie dokonywał. Roszat Robert Nazarewicz także, a składy obu ekip właśnie w tej chwili na Państwa ekranach. Najpierw oczywiście drużyna gości i po kolei 21 Nawrat, 2 Czerniakowski, 7 Korczyński, 9 Franc, 1 to Jaźmik, 3 Mirga, 2 Wywiura, 11 Prauchow, 5 to Pawlak, numer 12 Cielesta, numer 10 Dewódzki, numer 8 Maksym. To jest 12 ekipy z Gliwic i teraz gospodarze drużyna Kupczyka Kraków. 74 Frydecki, numer 1 Augusty, numer 3 Zagata, numer 5 Bizeń, numer 7 Kostak, numer 9 Czech, numer 10 Badoń, numer 14 Słupek, numer 19 Kusia, numer 20 Leśniak, 23 Tomarzec i 24 Filipczak, a więc 12 ekipy Kupczyka Kraków. I po jednej i po drugiej stronie ogromna mobilizacja przed tym spotkaniem. Przygotowania trwają już od pewnego czasu. A więc pierwsza połowa przed nami. Składy podałem Państwu przed chwileczką obu drużyn. Mecz na pewno, który bardzo wiele znaczy dla ekipy Kupczyka, bo oni muszą wygrać tutaj. Oddalili widmo baraży, jednak drużyna z Gliwic to jest znakomity przeciwnik. Ciężko będzie Krakowian teraz groźnie pod bramką gospodarzy, ale opanowali sytuację. Faul na zawodniku z numerem 11. Krzysztof Kusia faulowany, a faulował z numerem 11 zawodnik gości Dariusz Prachłow. Faulował Krzysztofa Kusia, ale już wszystko w porządku, piłka w grze. Przypomnę, jesteśmy w Krakowie, mecz pomiędzy Kupczykiem Kraków a drużyną PA Nowa Gliwice. Opóźniony troszeczkę, bo spóźnił się sędzia na to spotkanie. Korki w Krakowie, nasza ekipa ta się hała, mieliśmy ogromne problemy, aby dotrzeć tutaj do hali Kupczyka. Ale mam nadzieję, że to spotkanie dostarczy nam wszystkim emocji. Wszak dwie dobre drużyny. Szkoda, że pozycja w tabeli Krakowie jest nie taka, jakiej by sobie życzyli, ale już wznowienie po stronie krakowskiej. Teraz Kupczyk przy piłce. Kusia z numerem 19. Kossak. Wasilewski mocno, ale próba bardziej strzał niż dośrodkowanie i spokojnie Gliwiczanie. Atak pozycyjny, piłka do Błażeja Korczyńskiego. Korczyński zostawił na strzał. Teraz przy piłce z numerem 3 Zbigniew Mirga. Rozciągnięcie gry.
ale dobrze Marcin Kostak. Wybija piłkę na aut. Przejęli gospodarze. Filipczak. Tam po prawej stronie akcja z numerem 14. Ładne zgranie. Teraz Kostak. Marcin Kostak czy uderzy? Zwód jeden, drugi. Marcin Kostak ładnie, ale piłka na rzucie rożnej. Będziemy mieli pierwszy korner dla ekipy gospodarzy w dzisiejszym spotkaniu. Robert Nazarewicz, jak zawsze przy linii końcowej tego boiska, gestykuluje, pokrzykuje na swoich zawodników, aby tylko zagrali takie spotkanie dobre u siebie w hali. Ciężko byłoby, gdyby przegrali to spotkanie. A pierwsze minuty na pewno będą bardzo ważne. Będzie próba zwrócenia na siebie uwagi. Tutaj rozciągnięcia gry, pociągnięcia przeciwnika, narzucenia mu własnego stylu. Teraz Krzysztof Kusia, Marcin Kostak. Rozmowa, jak to rozegrać. Wasilewski. Ładnie do Michała Słupka. Groźnie było i mogła być bramka. No, Michał Słupek łapie się za głowę. Całkowicie słusznie, bo mogło być, proszę Państwa, bardzo, bardzo groźnie. Filipczak mocno, ale niecelnie. Żywe tempo tej gry od samego początku i po jednej, i po drugiej stronie. Jak już mówiłem, tutaj nie będzie przelewek, tutaj będzie tylko, proszę Państwa, ostra walka piłkarska. Nowa. Ataku teraz przyjęli gospodarze, ale faul. I rzut wolny pośredni dla ekipy Peanowa. Faul, faulowany z numerem 9 jest Rafał Franc, ale zanim sędziego wszystko było w porządku, moim zdaniem był faul. Krzysiek Marzec ma dwójkę rywali obok siebie. Out teraz Leśniak. Piłka wycofana do bramkarza. Jak to rozegrają gospodarze? Bramkarz do bramkarza. Filipczak ostro. Krzysztof Kusia przekombinował. Piłka wycofana do tyłu. Spokojnie jest bramkarz ekipy gospodarzy. A więc jest dobrze, ale już pierwsze minuty pokazują, że tutaj będzie dzisiaj bardzo odważna gra jednych i drugich. Tutaj już nie będzie kalkulacji przelewek. I popatrzmy. Akcja drużyny gości. Piłka po ziemi. Strzel z numerem 7. Błażej Korczyński. Mocno, ale nieudanie. Znowu akcja gości przy piłce z numerem 2. Jest Sebastian Wywiura. Ładna piłka. Sebastian Wywiura i gol. 1-0. Tak jest. Piękna akcja ekipy gości. I mamy, proszę Państwa, Sebastian Wywiura w czwartej minucie strzelcem bramki dla Peanowa Gliwice. A więc jednak wszystko dobrze jak na razie dla ekipy gości. No, zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Na razie ciężka sytuacja już na początku tego spotkania drużyny Kupczyka Kraków. Ale no tutaj trzeba mieć nadzieję oczywiście gospodarze, że jednak będzie to kwestia jednej bramki. Popatrzmy, Wasilewski na środku, tam Kusia jest po prawej stronie, adresowana piłka. Krzysztof Kusia, czy strzeli? Strzelił, ale zablokowany automatycznie. Proszę zobaczyć, jaki pressing. Automatycznie jest atak. Zdenerwowany szkoleniowiec z Gliwic. Atak pozycyjny ekipy gospodarzy. Piłeczka jak po sznurku. Kusia
Teraz za Kogorę zagra piłkę, czy rozciągnie, nie do środka. Leśniak nie ma za bardzo do kogo w nogi. Zespołu z Gliwic. I mamy faul. Piłka będzie dla ekipy niebiesko-białych. Przypomnę, Kupczyk na czerwono, na niebiesko-biało. Gość z Gliwic. Jeden zero. Po bramce, przypomnę, w czwartej minucie Sebastiana Wywiury. Teraz groźnialnie wykorzystali tutaj gospodarze. I będziemy mieli rzut z autu. Piłkę na aucie dla ekipy gospodarzy. Jest Leśniak, jest Marzec, jest Kusia. Mocno, no. Piłka po rykoszecie wychodzi na rzut rożny, drugi korner. Dzisiaj dla Krakowia. Kusia. Ale muszą wracać z piłką. Zagrożenie, ale jest w porządku. Jest wszystko ok. Krzysiek Marzec. Teraz strzelał właśnie on, ale zablokowany ten strzał. Piłka na aucie i wznagają gospodarza. Przechwytli jednak goście i już tutaj z numerem 11 przy piłce Dariusz Brałkow. Rozciągnięcie Zbigniew Mirga. Teraz musi uważać, bo Kusia atakuje bardzo wściekle, ale niesamowita sytuacja. Proszę zwrócić uwagę, że i jedni, i drudzy atakują z wielką ochotą, ale też bardzo dobrze kryją i pilnują swoich przeciwników. No. 6,5 minuty, prawie 7 minut za nami. 1-0 w hali Kupczyka Kraków. W meczu, przypomnę, z drużyną Peanowa Gliwic. Teraz ładna akcja Gliwiczan, wycofanie do tyłu piłki. Nie będą chyba strzelać, tam jest z przodu. Teraz z numerem 9 próbował Rafał Franc, ale niecelnie, już momentalnie powrót. Kusia i bardzo groźnie sparował piłkę Bartek Nawrat. Ładne to było, wydawało się, że ta piłka wejdzie w światło bramki. Myślę, że miałaby ku temu wielkie szanse. Znakomite uderzenie. Teraz Filipczak z tyłu, proszę zobaczyć, Krzysztof Marzec, to na lewej stronie zablokowany ofiarnie obrońcy z Gliwic. Piłka znowu dla gospodarzy. I gol! Ale pięknie to rozegrali gospodarze. No i proszę Państwa, 1-1 mamy. Ja mówiłem, że to może być kwestia przypadku. 8 minuta i mamy 1-1. W czwartej minucie 1-0, w 8 1-1 i mecz zaczyna nam się od początku. Mówiłem, że to będzie mecz walki, to będzie mecz bramek, to będzie mecz nieodpuszczania i na pewno taki też tutaj nam się zdarzy. Maksym rozciągnął tam na prawą stronę. Co z tego będzie? Groźnie, ale boczną siatkę. I piłka jest, proszę Państwa, w
rękach Roberta Augustyna. On będzie wznawiał grę. Kusia groźnie. Kusia! Piłka opuściła linię końcową i mamy rzut rożny, ale znakomite podanie. I podziękował swojemu partnerowi za to. I będziemy mieli rzut rożny. Dla ekipy gospodarzy. Teraz goście. Krzysztof Kusia znakomicie to zrobił, sprytnie. Z tyłu jest już, jest z przodu, teraz znowu do tyłu, do środka. Ładnie teraz krakowianie, ale czy z tego coś będzie? Filipczak, tam rozciągnięcie, ładne podanie, ale niedokładnie. Gdyby sięgnął piłkę, Filipczak mogłoby być groźnie, bo światło bramki byłoby odsłonięte tymczasem. Zmiana. Na parkiecie jest Dariusz Brauchow, zszedł Szymon Maksym na boisku. Maksym ładnie to chciał rozegrać, ale będziemy mieli aut dla ekipy gospodarzy. Grzegorz Bizoń, który dzisiaj rzadko ma okazję być na parkiecie. I mamy znowu aut dla ekipy. Gospodarze. Zobaczymy, ładna piłka tam, ale już wyszła poza linię końcową i piłka w rękach bramkarza. Jedni i drudzy w tej drugiej połowie, póki jednak co? Rezultat nie ulega zmianie, przypomnę, po jeden jest w Krakowie. Na pewno, gdyby takim rezultatem zakończył się ten mecz, byłby niedosyt po jednej i po drugiej stronie. Tymczasem mamy faul, a trzeba uważać, bo pokazali, proszę Państwa, Gliwiczanie, że są niezwykle groźni w stałych fragmentach. W tym spotkaniu to jest kolejna okazja do tego, aby zdobyć bramkę. Zagata, Jerzy Znowili, Filipczak, raz jeszcze on, Kusia z tyłu, czy jest do kogo zagrać, minimalnie, nie przesadzili teraz gospodarze, jakaś dyskusja z sędzią, ale już chyba wszystko w porządku i mamy znowu piłkę w grze. 12 minut do końca spotkania. Bramkarz odważnie głową, ale piłkę przyjmą gospodarze i teraz będą musieli napocić się Gliwiczanie, aby wybronić to.
Kusia. Filipczak. Andrzej Zagata. Michał Słupek. Słupek teraz. Komu poda Słupek? Nie dał rady. Wzięty w kleszcze przez dwójkę obrońców z Gliwic. Musiał stracić tą piłkę. Filipczak. Kusia. Filipczak. Ładne to było zgranie. Krzysztof Kusia i gol! Fantastyczna akcja Krzysztofa Kusi. To było niesamowite, co zrobili krakowianie teraz. Pięknie, piękna akcja i 2-1. Krzysztof Kusia, to jest, proszę Państwa, fenomenalna akcja. No tego brakowało tutaj w tym, co grał Kupczyk. Takiego elementu zaskoczenia, takiego, żeby nie grać schematami, ale teraz trzeba uważać, nie wolno tutaj się za bardzo otworzyć, bo jedna akcja i może być remis, a gdyby sięgnął tą piłkę Dariusz Wrałkow. Jeszcze jeden, krzyczą kibice z Krakowa. No na pewno to byłoby coś. Przypomnę, to jest 28 minuta spotkania. Krzysztof Kusia, 2-1. Znakomita akcja. Ale jeżeli ktoś z Państwa przed telewizorami myśli, że drużyna z Gliwic się poda, to jest w wielkim błędzie. Pokazuje Robert Nazarewicz, żeby pójść za ciosem do przodu. Myślę, że to jest także metoda. Jest na fali Kupczyk. Lekka zadyszka drużyny z Gliwic. Nie wiem, czy to nie jest celowe zagranie tutaj ze strony tenera, aby troszeczkę uśpić krakowian. Zobaczymy. Pewno dzięki tej bramce mecz nabierze rumieńców, bo z jednej strony Kupczyk będzie musiał uważać, aby nie stracić tej przewagi, a z drugiej strony Gliwiczanie na pewno będą chcieli zdobyć bramkę wyrównującą. No myślę, że ten faul nie był aż tak bolesny. Żółta kartka dla Krzysztofa Kusi. Rzut wolny dla drużyny z Gliwic. 10 minut szans i nadziei ekipy z Gliwic na to, aby wyrównać albo strzelić gola wyrównującego. Nie wiem, czy opadli z sił gliwiczanie, czy po prostu w pierwszej połowie zagrali na tyle dobrze, że teraz jeszcze gorzej. Widać, że Kupczyk przygotowany chyba troszeczkę kondycyjnie lepiej. Bardziej podobają mi się gospodarze w tym fragmencie. Patrzymy teraz cały fragment gry dla gospodarzy. Piłka w nogi. Nie ma nikogo z tyłu, to może być bardzo ryzykowne. Kusia przejmuje. Dribbling przy linii bocznej. Muszą wycofać piłkę do tyłu chyba. Nie ma wyjścia, spychani. Jest spychany przez Rafała Franca. Krzysztof Kusia zostawia swojemu partnerowi. Ładne zgranie teraz. Faulowany chyba był zawodnik z numerem 20, a więc Tomek Leśniak. Niebezpieczny teraz. Jęk zawodu tylko. Przeszedł przez gardła kibiców z Gliwic. Z numerem 9 Rafał Franc, bardzo bliski wyrównania. Ale to już kilka takich sytuacji było w dzisiejszym spotkaniu, kiedy naprawdę było bardzo groźnie. I jeżeli miałbym oceniać jakość akcji, na pewno drużyna z Gliwic jest tutaj lepsza, ale ta akcja, no proszę wybaczyć mój zachwyt, ale fantastyczna, fenomenalna akcja na 2-1 drużyny Kupczyka. Zupełnie niepilnowany Krzysztof Kusia. Teraz gospodarze próbowali przejąć Michał Słupek, ale już wracają.
Oni wiedzą, że groźnie nie ma bramki. Wyszedł z bramki Bartek Nawrat. Zapobiegł utracie gola. To na pewno. Ale przy tym strzał na 2-1 nie miał najmniejszych szans. Teraz Filipczak, Filipczak, czy będzie indywidualna akcja, strzela Filipczak, piłka po nogach bramkarza Peanowa, Filipczak jeszcze raz, jeszcze akcja tego zawodnika, nie dał rady, ale ładnie aktywny do końca Krzysztof Filipczak, znakomite, a teraz akcja jedna za drugą, ale wybronił to wszystko Bartek Nawrat, bomba potworna w poprzeczkę. Krzysztof Kusia, bo nie pokryli jego koledzy zawodnika z Gliwic. Teraz przy piłce Szymon Maksym. Uwaga, może być groźnie niepokryty. Proszę zobaczyć, jak bardzo blisko. I mamy Robert Augustyn znowu na posterunku. Rzut rożny dla ekipy Peanowa Gliwic. Popatrzmy, jak to rozegrają. Czy będzie piłka do tyłu na strzał bezpośrednio na bramkę, czy też to innego. Jednak kombinacyjna akcja będzie. Przekombinował trochę Szymon Maksym. Piłka wraca do bramkarza. To już jednak krakowianie. Krzysiek Filipczak faulowany. I wznawiał grę będzie Marcin Kossak, który po dosyć dużej przerwie pojawił się na boisku. Filipczak, Augustyn, Zagata, teraz piłka adresowana do Krzysztofa Marca, ale ten faulował i Szymon Max. Kupczyk, Kupczyk, coraz głośniej w hali Kupczyka. Ale kibice z Gliwic nie pozostają dłużni, teraz groźnie i jest faul. Jest faul teraz, proszę Państwa, jakaś się bójka wywiązała pomiędzy bramkarzem Kupczyka a zawodnikiem z Gliwic. No nieładnie to wszystko wygląda, na pewno nie ma to nic wspólnego z zasadami fair play. Leży na parkiecie i dobrze widzę Rafał Franc. Ciekaw, jak nam się to wszystko zakończy, bo póki jednak co, bardzo brzydko zachował się Rafał Franc, tak się nie robi, to nie jest zasadami fair play. Próbuje rozmawiać Szymon Maksym z bramkarzem ekipy Kupczyka Kraków. Przed
wydłuża nam się ta przerwa. Jestem ciekaw, czy będzie zdolny do gry. Dokładnie Rafał Franc, tak jak mówiłem. Będziemy mieli czerwoną kartkę. Myślę, że całkowicie słuszna decyzja sędziego, bo proszę Państwa, faul faulem, ale tak grać nie wolno. Denerwowany Rafał Franc. Ale no tak grać, proszę Państwa, nie można. Tak grać nie można. No i zobaczymy, co zrobią teraz gracze z Gliwic. Groźnie jest Robert Augustyn na posterunku. Szczęśliwie się to zakończyło. Czerwona kartka. No i będą grali w osłabieniu Gliwiczani na pewno. Jeden zawodnik mniej to będzie bardzo dużo, ale gra nam się zaostrza i po jednej, i po drugiej stronie. Kusia przy piłce, teraz tutaj jakieś wskazówki swoim kolegom. Kusia, jeden zawodnik nie przypomniał, to jest bardzo dużo. Teraz blisko było, ale nie skończyło się dobrze dla Kupczyka. Filipczak, groźnie, Robert Augustyn na posterunku, ależ była okazja teraz. No gdyby strzelili w osłabieniu Zbigniew Milga, to byłaby wielka sprawa. Sześć minut do końca. Lepszy jest Kupczyk w tej drugiej połowie, ale nie można lekceważyć ekipy, proszę Państwa, z Gliwic. Dlaczego? Ano dlatego, że pokazali, że potrafią zaskoczyć na niespodziewanym momencie. Teraz proszę zobaczyć, jaka piękna akcja z numerem 7, ale za lekko, zabrakło już wykończenia. Błażej Korczyński, cudowne to było, ale nie dał rady. Teraz proszę zobaczyć, jaką ścieżkę zrobili Szymonowi Maksymowi. Korczyński, raz jeszcze Korczyński. Kusia, ofiarnie, Maksym, no i piłka w rękach Roberta Augustyna. Filipczak. Piłka w aut i zmiana. Niesamowicie konsekwentnie gra dzisiaj Kupczyk, jak mówiłem, bez wielkich fajerwerków. Ale jest niesamowicie konsekwentny, co na pewno także powoduje, że wynik mamy, jaki mamy. Zobaczymy, na ile to osłabienie ekipy z Gliwic będzie dla Kupczyka pomocne i czy będzie pomocne, może tak. Przy linii końcowej ekipy z Gliwic. Kusia, ładne rozegranie. Teraz Krzysztof Kusia, gol! To, proszę Państwa, wpaść musiało w końcu, a więc 3-1. Krzysztof Kusia, dwie bramki tego zawodnika. Cieszą się krakowianie, ale mają się z czego cieszyć. 35. minuta i to jest 28. 35. Krzysztof Kusia. Mamy bramkę dla ekipy gospodarzy.
ciężko będzie niesamowicie, chociaż wydawało się, że po tej pierwszej połowie, że nie będzie źle, chodzi o ekipę gości teraz na Państwa ekranach. Boks, tak mogę się wyrazić, ekipy z Gliwic. Jestem ciekaw, jakie pomysły na to ostatnie. W tej chwili patrzę na zegar, no 5 minut spotkania, bo to jest, myślę, kwestia tutaj tego. Oczywiście 5 minut rzeczywistego czasu gry, wiem z doświadczenia, że te ostatnie 4, 5, 3 minuty są najdłuższe, dlatego że wiele jest później autów, wiele rzutów różnych, wiele przerw w grze. No ale zobaczymy, czy Kupczyk Kraków będzie w stanie wygrać to spotkanie. Dwie bramki, to już jest spora zaliczka. I na pewno będą mieli bardzo trudno Gliwiczani, tym bardziej, że przypomnę, grają od 29 minuty w osłabieniu. Jeden, 4,5 minuty, mniej więcej 4,5 minuty, 4,50 właściwie, teraz patrząc na zegar, zresztą mają go Państwo cały czas na swoich ekranach. Out dla ekipy z Gliwic, groźnie, ale w boczną siatkę. Ale proszę zobaczyć, z numerem 11 strzelał Dariusz Prałuchow, pomimo tego, że Gliwiczanie przegrywają i ta sytuacja wydaje się już bardzo trudna, bo jak już mówiłem, taka przewaga dwóch bramek na tak krótko przed końcem spotkania na pewno jest ciężko do odrobienia, ale starałem się tutaj i będą grali Gliwiczanie do końca jak najlepszy wynik o to, żeby pokazać, że oni także dzisiaj byli dobrze dysponowani i byli, myślę, w pierwszej połowie troszkę nie wychodzi ta druga połowa ekipie z Gliwic. Akcja gości, ale Robert Augustyn dzisiaj jest na posterunku, jest na kurcie dysponowany. Dzisiaj, teraz proszę zobaczyć, znowu Gliwiczanie. Znakomicie Krakowianie zatrzymali to niedokładnie, a byłby sam na sam Filipcza i 3-2! I 3-2, proszę zobaczyć, co się dzieje. Mamy 36 minutę. I mamy 3-2, a więc jedna bramka. W futsalu faktycznie jest tak, że to jest naprawdę bardzo dużo. Zresztą tutaj jest 5 minut, 5-4 minuty rzeczywistego czasu gry, który czasami trwa nawet i 15-20. Groźnie. Kusia, czy będzie strzelał, albo odda piłkę partnerowi. Marcin Kostak niedokładnie, trzeba teraz się pilnować, bo w dwóch bramach zrobiła się jedna. Krzysiek Marzec. Marcin Kusia. Nie dał jednak rady. Robert Augustyn. Spokojnie. Już wyrzuca ręką do swoich kolegów. Proszę zobaczyć, czy to jak to wszystko wygląda. Teraz znowu czwórką w polu grają Gliwiczanie, wykorzystali tą przewagę Krakowianie. Augustyn ponownie znakomicie, no trzeba uważać tutaj do końca, na pewno będą mieli bardzo ciężką przeprawę w tych ostatnich trzech minutach. Groźnie, oj, gdyby ta piłka
trafiła idealnie, gdyby tam nie było Kusi. Teraz akcja Kupczyka i może teraz będzie 4. Bramkarz goli znakomicie. Bartumi na wrat fantastycznie. A była taka okazja, 2 razy strzeli na bramkę Bartka, gracza z Krakowa. Ale ten jednak pokazał wielką klasę. To mógł być przełomowy moment spotkania. Teraz ponownie goście, ale niedokładnie. Polu grają Gliwiczanie, no zobaczymy, czy to się nie zemści. Bo jest na parkiecie drugi bramkarz. Jutro bardzo mało czasu. 2 minuty mają Gliwiczanie na zdobycie gola. 2 minuty strachu i potężnego bicia serc dla ekipy Kupczyka. Nerwówka się zrobiła. Wydawało się, że to 3-1 już jest takie spokojne, a tymczasem groźnie będzie do końca. Gdzie jest piłka? Bramkarz strzela, ale bramkarz od razu też wraca. I mamy czas. A strzelał Michał Czerniakowski. Ładne to było. Zobaczymy. Minuta 40 do końca. Czy będzie stać, czy będzie jednych, czy drugich stać na to, aby zdobyć bramkę? Przerwa dobiega do końca. Zaczynają gracze, gospodarze. Leśniak. To Fusia. Leśniak ponownie. Teraz będzie dużo trzeba grać piłką, aby nie pozwolić i opuszczać placu gry, dlatego że to się bardzo może zemścić na gospodarza. 18:35 na zegarze w tej chwili, a to oznacza, że czasu mają Gliwiczanie bardzo mało, ale przypomnę, że bardzo wiele bramek w futsalu pada w ostatniej minucie spotkania. Poczekajmy teraz, sprytne rozegranie. Piłka powrotna z 7. Jest Błażej Korczyński, do kogo zagra, do drugiego bramkarza, czy ten Kupniak z Armaty, jak kilka chwil temu nie dał rady. I piłka jest na polu Kupczyka. Minuta do końca. Krzysztof Kusia, spokój. Siła spokoju tego zawodnika. Jak wybronić się z opresji dwóch rywali? Kusia blisko linii końcowej, ale stracił piłkę. Teraz w akcji Gliwiczanie. Jak to rozegrają? Nie udało się. Na szczęście dla gospodarzy, ale Kusia stracił piłkę w bardzo złym momencie. Atakowany. Przez Szymona Maksyma. Maksym także bardzo widoczny w tej pierwszej części, później w drugiej części już troszkę jakby jego zapał do gry opadł. Zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo blisko jest końca Gliwiczanie. Oni wiedzą, czym to pachnie. Wiedzą, że mogą stracić 3 punkty, a przecież prowadzili w tym spotkaniu. Być może uda się jeszcze. Popatrzmy. Patrzę na zegar i na trenera ekipy z Gliwic. I im dalej, tym, proszę Państwa, gorzej gol!
po 3, a więc to jest to, o czym ja mówiłem. Najwięcej bramek pada w ostatniej minucie. Coś nieprawdopodobnego. Na 25 sekund przed końcem spotkania mamy 3-3. To jest niewiarygodna historia. Załamany Robert Augustyn. Ta piłka przypadkowo wpadła do bramki, ale wrócili z dalekiej podróży Gliwiczanie. 3-3, no zobaczmy, bo to jeszcze wcale nie musi być koniec tego spotkania, ale myślę, że 20 sekund, w chwili 15, to już raczej koniec będzie, niepotrzebnie tak na wiwat wybijał tą piłkę Krzysiek Marzec. Szkoda mi trochę krakowian, ale myślę, że tutaj już nic się nie powinno zmienić, chociaż poczekajmy. 8 sekund, ostatnia akcja ekipy z Gliwic. Przejęli tą piłkę, ale niepotrzebnie strzela już takie odległości. 2 sekundy, tutaj już się nic nie stanie. Mamy 2 sekundy do końca i po 3. Remis, który na pewno z przebiegu gry zadowala jednak bardziej gości, bo to oni byli w tej ciężkiej sytuacji, ale z drugiej strony szkoda ekipy krakowskiej, bo to ona prowadziła już w pewnym momencie 3-1 i wydawało się, że to spotkanie spokojnie wygra. Szymon Maksym dzisiaj bardzo szczęśliwy, chociaż pewien niedosyt pozostał. Szymon 3-3 w 25 sekund przed końcem. Jeszcze mieliście 0 punktów na swoim koncie, potem była wielka radość. Z przebiegu na pewno szkoda, że nie wygraliście, ale jednak grając w osłabieniu, kiedy było 3-1, wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna. No niestety czerwona kartka, trochę kontrowersyjna. No, przeciwnik grał w przewadze, broniliśmy jak się dało, wykorzystali tą sytuację. Lecz w przewadze mieliśmy te dwie sytuacje, w której mogliśmy strzelić bramki. No mecz był taki bardzo wyrównany, że tak powiem. No, mieliśmy też więcej może sytuacji w końcówce meczu, no i do końca to remisem. Ważne, powiem, punkty na wyjeździe, gdyż przeciwnik się potknął i jest dobrze na razie. Powiedz mi, z czego wynika, że w drugiej połowie graliście troszeczkę słabiej, czy zabrakło kondycji, bo pierwsza połowa była znakomita, druga do połowy było troszeczkę gorzej. Myślę, że w drugiej połowie trochę skradła się nerwówka, chcieliśmy ten mecz wygrać. W szatni tam padło parę gorących słów, jak mamy grać, poprawić trochę, że tak powiem, dojście. No i chcieliśmy to wykonać, trochę skupiliśmy się na tym dochodzeniu, a trochę się nie kleiło. No ale myślę, że i tak stworzyliśmy dobre sytuacje bramkowe, no i jest remis. Trzeba się cieszyć z tego jednego punktu na wyjeździe, jest on dość ważny. Jakie perspektywy na kolejne spotkania? No cieszymy się z jednego punktu, no i walczymy dalej. Liga jeszcze trwa, mam jeden mecz zaległy, potem jedziemy na Clearex, no i że tak powiem, będziemy za tą większą połową. Potem będziemy czekać na rozwój sytuacji. Dzięki. Dziękuję również. Nie wiem, czy może być szczęśliwy trener ekipy gości, ale myślę, że tak, bo przegrywając 3-1 i remisem 3-3 na Kupczyku, chyba można mieć wesołą minę. No, myślę, że nie do końca. Niedosyt mimo wszystko do pozostał, aczkolwiek oczywiście, jak to się mówi, lepszy wróbel w garści niż kanarek na daku w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście mecz nie ułożył się po naszej myśli. Mimo, że powiem to z całą stanowczością i z pełnym przekonaniem, że byliśmy zespołem lepszym, stworzyliśmy więcej sytuacji i zasłużyliśmy na zwycięstwo, a nie na remis, dlatego ogromny niedosyt pozostał. Oczywiście jakąś tam winą możemy obarczać siebie, bo błędy, być może w ferworze walki nie uszczegliśmy się, aczkolwiek przeciwnik miał ich więcej i niestrzelanie bramek też jest oczywiście błędem. Natomiast no niestety kluczowy moment to była mimo wszystko czerwona kartka dla naszego zawodnika i to był moment, który w jakimś tam stopniu ustawił ten mecz i niestety wpłynął na wynik meczu i niestety ten wynik wypaczył i to również mówię ze całą stanowczością. Mówił mi Szymon Maksym przed chwileczką, że pierwsza połowa w waszym wykonaniu była znakomita, drugi początek, może pierwsze 8-9 minut było słabsze. Dlaczego? Znaczy, no bo ja wiem, czy pierwsza była znakomita. Pierwsza połowa zawsze jest inna. To mimo wszystko w momencie, kiedy już czasu jest coraz mniej, kiedy wynik nam ucieka, kiedy rzeczywiście jesteśmy coraz bardziej zdesperowani, jeden lub drugi zespół, dlatego wiadomo, im bliżej końca, tym już, że tak powiem, no przyspiesza się, jak to się mówi, dorzuca się do pieca, prawda? Także no być może graliśmy nieco spokojniej, być może nieco chaosu wkradło się również ze względu na jakieś tam różne nerwowe decyzje. To też być może jakoś tam pobudziło zawodników do działania, do bardziej agresywnej gry. To tyle. Cieszę, że oczywiście, że przyniosło to ten skutek, że przynajmniej mamy tego wróbla w garści. Dzięki piękne. Dziękuję bardzo. 27 sekund przed zakończeniem tego spotkania był jeszcze niezmiernie szczęśliwy, potem troszeczkę humor nie dopisał. Robert, co się czuje, kiedy się na 25 sekund przed końcem traci bramkę i remisuje spotkanie? No, to jest oczywiste, co się czuje. Czuje się wielki żal i wielką złość, że dopuściło się do takiej sytuacji, że straciliśmy bramkę.
Powiedz mi, czy prowadząc 3-1 faktycznie byłeś pewny tego, tak tutaj większość kibiców, że jest właściwie po spotkaniu, bo było jeszcze tutaj 5 minut i wszystko się mogło zdarzyć. Gdybyście wtedy mieliście znakomitą okazję na 4-1, kiedy to bramkarz dwukrotnie drużyny gości wybronił, faktycznie mogło być po herbacie. Stało się, jak się stało. Tak, ma pan rację, stało się jak się stało, natomiast ja nigdy nie jestem pewien. Pewien to jestem dopiero jak jest ostatni gwizdek sędziego. To jest futsal, to jest hala, tu się wszystko zmienia dosłownie na sekundy przed końcem. Mieliśmy wynik 3-1, mieliśmy sytuację, jest takie stare porzekadło, że nie wykorzystając sytuacji się mszczą. Tutaj się zemściły, no i można powiedzieć niestety zremisowaliśmy z przebiegu gry. Stanisław Kupczyk mówił mi w przerwie tego spotkania, że macie porachunki z Gaszyńskimi, gdzie będziecie chcieli wygrać. Na pewno ciężkie spotkanie. W najbliższej perspektywie, czy jakieś szczególne przygotowania? Powiem w ten sposób. Z Gaszyńskimi to porachunki mamy, owszem, są to derby i tak dalej, ale przed nami jest wiele spotkań ligowych i my musimy do każdego meczu podchodzić na 100% i zdobywać punkty praktycznie w każdym meczu już do końca, myśląc realnie o wyjściu z miejsca barażowego. Remis z takim przeciwnikiem cieszy, aczkolwiek może nie do końca w naszej sytuacji. Dzięki. Dziękuję. Był bardzo radosny, kiedy dwa razy trafiał do siatki, a potem już mniej radosny po zakończeniu tego spotkania Krzysztof. No niesamowita historia, bo prowadziliście 3-1 i wydawało się, że jest po spotkaniu 3-3. No jest z jednej strony wynik dobry, bo z taką drużyną to wynik dobry, ale z przebiegu gry mogło być lepiej. No dokładnie, no wynik dobry, ja bym tak nie powiedział, że dobry. No, trzeba niestety powiedzieć, że straciliśmy w tym meczu 2 punkty. Nie zyskaliśmy jeden, tylko straciliśmy i tak to trzeba rozpatrywać. Na boisku jesteś impulsywny, pokrzykujesz na kolegów. Jaki jest Krzysztof Kusia w życiu prywatnym? Bo fanki pytały mnie o to, żebym tobie to pytanie zadał. Nie, no impulsywny, ja po prostu żyję meczem i po prostu tak jestem na boisku, poza boiskiem. Zresztą każdy, kto mnie zna, to może to potwierdzić. Jestem bardzo spokojny, także po prostu chyba odreagowuję na boisku, ale pokrzykuję nie w sposób chamski, tylko po prostu staram się pomagać kolegom. Ostro dzisiaj było z drużyną z Gliwic, jakieś tam stare zatargi chyba wychodzą, czasami takie zagrania dosyć brutalne. Powiedz mi, czy to faktycznie macie jakieś dalej porachunki z drużynami ze Śląska, że tak gracie ostro, czy jak to wygląda? Nie, po prostu to jest mecz, w którym jedna drużyna walczy o mistrza Polski, druga walczy o utrzymanie i pomimo tego, że ja tam się znam z każdym chłopakiem i każdego darzę szacunkiem, tak to na boisku no niestety, no to jest spór, no nogi nie można odstawiać, ale że o żadnej brutalności nie może być mowy, no po prostu to wychodzi z gry i nawet jeżeli się komuś coś zrobiło, tak jak nie wiem, dzisiaj asfalowałem Zbysia Mirgę, tego przeprosiłem po meczu, bo po prostu to się dzieje na boisku, no i niestety, tak w ferworze walki takie rzeczy się dzieją. 3-3 dzisiaj, powiedz mi, jakie perspektywy na kolejne spotkania? No musimy wygrywać, no niestety, no mamy taką sytuację, a nie inną i nas interesuje tylko jeden cel, my się musimy utrzymać i ja tu nie widzę innej możliwości. No widać po grze, że wygląda to całkiem dobrze, każdy wychodzi zmobilizowany, zmotywowany. Ja jestem przekonany, że my się utrzymamy, a w przyszłym sezonie będziemy walczyć o samą górę. Krzysztof, ostatnie pytanie. Jesteś doświadczonym zawodnikiem, dobrym doświadczonym zawodnikiem. Powiedz mi, czy ciężko tobie się gra w pozycji takiej, kiedy właśnie wychodzicie na mecz i macie pętelkę na szyi, że no teraz musicie wygrywać, tak jak sam powiedziałeś, jest presja jednak. Nie, no znaczy, tak jak pan powiedział, no ja w sumie już swoje lata mam, no ja tam nie odczuwam presji i w sumie to ja uwielbiam grać takie mecze i bardzo się z tego cieszę, że takie mecze są, bo grać w meczach o nic to w ogóle jest dla mnie bez sensu. No. Lepiej grać o utrzymanie, niż grać w środku tabeli o nic. No, tak uważam. Dzięki piękne. Dziękuję bardzo. Było ogromnie ciężko, było fantastyczne widowisko dzisiaj w Krakowie. Szkoda dla gospodarzy, bo prowadząc na 25 sekund przed końcem 3-2 i zremisować to spotkanie to na pewno wielka szkoda. Z drugiej jednak strony, z przebiegu spotkania myślę, że drużyna z Gliwic była drużyną troszeczkę lepszą i remis na pewno dla Kupczyka to jest ogromny sukces. Dla drużyny z Gliwic myślę także, bo słyszeli państwo, co mówił trener ekipy Gliwicza, że przyjechali do Krakowa nie przegrać. 3-3 po dobrym, ciekawym spotkaniu. No i na pewno obie strony pośrednio także zadowolone z tego wyniku. Dziękujemy, żegnamy się już z gościnnego Krakowa. Michał Stencel, Studio Samba, Telewizja 9.